Warszawa znów postawiona na nogi. Zdiagnozowano 4 nowe przypadki koronawirusa. Warszawa, mieszkańcy stolicy są coraz bardziej zaniepokojeni obecną sytuacją. Właśnie zdiagnozowano tam kolejne przypadki. Ministerstwo Zdrowia przekazało informacje o pozytywnych testach na obecność koronawirusa u 4 nowych pacjentów. Sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. Warszawa miejscem kolejnych przypadków zakażenia wirusem, jak podaje M. Inne Radio Z na swoim oficjalnym Twitterze. Niestety u kolejnych 4 pacjentów zdiagnozowano koronawirusa. Mamy 4 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, informuje MZ podkreślenie gov podkreślenie pl. Potwierdzone ostatnio wyniki dotyczą 4 osób z WOI. Mazowieckiego, Warszawa. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem, 68/1, wszystkie pozytywne przypadki / WTM osoba zmarła, czytamy we wpisie Radia Z. Mieszkańcy wpadają w coraz większą panikę. Dotychczas nie pojawiły się oficjalne informacje o stanie zdrowia kolejnych zakażonych. Niewykluczone, że badania nadal trwają, a lekarze dopiero za kilka godzin zdecydują się na podanie kolejnych szczegółów. Nie jest także pewne, w jakim wieku są zarażeni. Mimo rosnącej liczby przypadków, służby w dalszym ciągu apelują o zachowanie spokoju. Dzisiaj grzeje, 1. Zakaz handlu złagodzony. Nieoficjalnie, rząd wprowadza ważne zmiany z powodu koronawirusa 2. Restauracje, kawiarnie i bary zostaną zamknięte. Oficjalne stanowisko premiera: każda osoba z objawami koronawirusa powinna jak najszybciej zgłosić się do pobliskiej placówki medycznej w celu skontrolowania swojego zdrowia. W trakcie trwającej 2-tygodniowej przerwy od szkoły, a także w wielu przypadkach od pracy, należy ograniczyć wyjścia z domu do minimum. Najlepsze newsy dnia, źródło, Twitter. Następny artykuł: nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. pl na Google News.